Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym się podzielić trochę w formie świadectwa tym, co Pan Bóg położył mi dzisiaj na serce. Dzisiaj, jako że mieszkamy w górach, wspólnie z tatą wyszedłem w góry i jako że jestem leśnikiem, to ciężko, będąc w górach, nie przyglądać się drzewom, które nas otaczają. I o tych drzewach bym chciał się trochę dzisiaj podzielić. Może tak w odniesieniu do znanej chyba wszystkim przypowieści o siewcy. Ja pozwoliłem sobie trochę pozamieniać w niej, jakby na potrzeby tego, o czym się chce dzielić, kontekst, ale nie godzi on w żaden sposób w Pana Boga. Tam jest mowa o siewcy, który zasiewał Słowo Boże, a gruntem miała być każda osoba i ja chciałbym zamienić to trochę, gdzie pokarmem będzie grunt, a my będziemy tym, co wyrośnie z tego zasianego tam nasionka. Przebywając w lesie, możemy zaobserwować, że wszystkie drzewa są utwierdzone na korzeniach, które wychodzą z ziemi i możemy je zauważyć. Pozwolę sobie teraz na parę przykładów drzew i odniosę je tak do życia człowieka. Mamy na przykład jodłę. Jest to okazałe drzewo iglaste, które jest bardzo popularne w naszych górach na południu. Na północy nie można go zaobserwować, ale są inne gatunki, które na północy mogą dla nas stanowić wzór, bo myślę, że Pan Bóg dał nam przyrodę i dzięki niej możemy się uczyć wielu rzeczy przydatnych, mogą być dla nas wzorem w postępowaniu. Nie tylko zwierzęta, ale rośliny także. Jodła ma system korzeniowy, który rośnie w dół w formie palu takiego, jak jest pień, takie odbicie ma w ziemi. Ale w niedogodnych warunkach rośnie na płasko i stara się trzymać za wszelką cenę ziemi, ale niekoniecznie jej to wychodzi. I często większość przewróconych drzew, jakie widzimy w lesie, to są właśnie jodły. I pomimo tego, że ona chce i za wszelką cenę próbuje się dostać do tego, z czego czerpie, czyli z wszelkich soli i wszelkiego pokarmu, jaki ma w ziemi, to nie zawsze jej się to udaje. I często zderza się z warunkami środowiska, jakimi są woda i wiatr. I często niestety nie udaje im się przetrwać. I ja, jako wzór chciałbym teraz postawić Biblię, która powinna być dla każdego chrześcijanina największym autorytetem. I myślę, że tak jak te jodły powinniśmy czerpać z Biblii, aby być mocnymi i ugruntowanymi na niej. W Biblii korzenie są symbolem zaufania Bogu, oddania się Jego Słowu i czerpania z Niego wszystkiego potrzebnego na co dzień. Drugim gatunkiem, który chciałbym tak omówić pokrótce, jest sosna. Najpopularniejszy gatunek w Polsce, widoczny także w naszych lasach. Może nie często, ale można spotkać. Sosna jest to drzewo wysokie, które bardzo lubi światło. Na północy, gdzie jest płasko, nie ma w ogóle problemu z rośnięciem praktycznie. Jest jej bardzo dużo. Widzimy to często jadąc nad morze, które myślę, że w górach brakuje nam go, więc lubimy. Jest pewna ciekawa zależność w przyrodzie, którą sosna wykorzystuje i myślę, że gdyby patrzeć na to z pozycji duchowej, jest to bardzo piękna i budująca rzecz i jednocześnie dowód na to, że Pan Bóg w piękny i okazały sposób stworzył świat i daje nam na wyciągnięcie ręki tak proste przykłady. Grzybów co prawda nie widzimy przez cały rok, nie zdarza się to często, a to, co widzimy z regły, jest tylko ułamkiem tego, jak one są wielkie. Mają bardzo rozbudowaną grzybnię, sięgają nawet kilkunastu metrów w głąb ziemi. A to, co wychodzi, jest tylko owocnikiem. I sosna jest gatunkiem, który za pośrednictwem grzybów wykorzystuje dostęp do tych głębin, w których można odkryć duże złoża zasoby potrzebnych jej substancji. I
myślę, że jeżeli sosna będzie wykorzystywała to, będzie coraz bardziej się wkorzeniała w tą ziemię, będzie po prostu szybciej, lepiej rosła, będzie trwalsza i będzie pięknie rosła dla uciechy naszego oka, a w przyszłości, aby służyć jako materiał, który może pójść na przykład na papier, na Biblię. I gdyby przenieść to na duchowe podłoże, powinniśmy uczyć się od niej, aby czerpiąc z Biblii, wykorzystywać jeszcze to, co Pan Bóg daje nam przez swojego ducha, którego nie widać, a który jest widoczny za pośrednictwem owoców, jakie wychodzą w codziennym życiu i które możemy zauważać nawet w najdrobniejszych rzeczach. Myślę, że przykłady, które podałem, może nie są idealne, ale jakby nie mam też czasu, żeby przedstawiać wszystkie gatunki drzew, a myślę, że możemy się od nich uczyć wiele i jest to temat na osobne kazanie, ale w tym krótkim czasie, jaki dany mi tutaj jest, chciałbym skupić się właśnie na nich. Myślę, że Biblia jest dla nas najważniejszą rzeczą i takim gruntem, jak jest ziemia dla drzew, powinna być i dla nas. Przechodząc już trochę do podsumowania, chciałbym powiedzieć, że gdy patrzymy na drzewa w lesie, nie wszystkie może wydają się idealne. Niektóre są przekrzywione, niektóre może nie są ładne i nie są idealne, ale pomimo swoich wad rosną, jest im dane przetrwać i myślę, że tak jak las rośnie i niekoniecznie jest idealny, Pan Bóg daje mu przetrwać i tak samo jest z Kościołem, który pomimo wszelkiego cierpienia, jakie mu jest przynoszone, pomimo tego, że to są ludzie niekoniecznie idealni, niekoniecznie będący na początku w stałym życiu wzorem, są w piękny sposób przeobrażeni i mogą stanowić później głos Boga na ziemi dla innych i mogą przekazywać to, co jest w Piśmie Świętym napisane innym. I jest to piękna rzecz, którą ofiarował nam Pan Bóg, Pismo Święte. Ofiarował nam także Ducha Świętego, za pośrednictwem którego możemy robić wiele rzeczy, możemy rozmawiać z ludźmi i choć na przykład nie jest nam po ludzku po drodze na przykład z niektórymi, to mamy siłę podejść do innych i im coś powiedzieć. Dostajemy takiej mocy i takiej mocy możemy czytać na przykład w drugim liście do Tymoteusza 1:7. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I tą moc, którą dał nam Pan Bóg, daje nam też za pośrednictwem swojego ducha. I myślę, że tak jak gruntem dla nas jest Biblia, tak Duch Święty jest tą mocą i siłą, którą nie mamy zawsze. Drzewa też nie mają jej zawsze, a pomimo to dalej rosną. Jest im to dane i myślę, że Pan Bóg patrzy na nie tak jak na nas. I tak jak na przykład jest jeszcze w Biblii o wróblach, że choć są tak małe, to Pan Bóg je karmi, tak jak może nie spojrzeć na nas. Jest to takie jedno ze słów pocieszenia, o którym chciałem powiedzieć. A w odniesieniu do owoców, do wzrostu duchowego, to właśnie ten duch, którego mamy, te wszelkie błogosławieństwa, jakie daje nam, to one mogą zwiastować to, jak wielki jest nasz Bóg i mówić o Jego pięknie i nie tylko o tym widocznym na przykład w lesie, ale o tym pięknie tego, jak zmienia nasze serca. I chciałbym jeszcze przeczytać jeden werset, a w sumie przeczytam cały psalm. Jest to psalm 1. Nie tutaj.
O, jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych, nie przesiąkł podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców, a jego rozkosz to prawo Pana. Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się nie podejmie, to skończy z powodzeniem. Z bezbożnymi będzie inaczej. Ci będą jak plewy, które wiatr rozwieje. Dlatego bezbożni przepadną na sądzie, podobnie jak grzesznicy w gronie ludzi prawych. Pan bowiem strzeże poczynań sprawiedliwych, posunięcia bezbożnych zakończą się przegraną. Tutaj myślę, że jest wspaniała i piękna obietnica tego, jak Pan może w naszym życiu działać i tego, że nie musimy postępować w taki sposób, jak wszyscy grzesznicy, którzy są wokół nas, ale my możemy się wyróżniać i zwiastować im, mówić o tym, że pomimo słabości mogą mieć tą siłę, pomimo tego, że niekoniecznie im wszystko w życiu wychodzi, to jest ten, który im pomaga i mogą w nim położyć swoją nadzieję. Możemy ich odwieźć od złego źródła i pokazać im, że grunt, na którym stoją, nie jest odpowiedni i że powinni go przenieść na Słowo Boże i zaufać Panu Bogu. I z taką wdzięcznością chciałbym, abyśmy wszyscy teraz przyszli w uwielbieniu do naszego Pana Jezusa. Zapraszam serdecznie zespół. Amen. Do Niego się zbliż.